Yo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem G4Y, a to jest pierwszy odcinek mojej nowej kariery, kariery Ruda Wanderskuna i zespołu Luton Town. Okej. Po obejrzeniu paru odcinków z karier chłopaków, którzy prowadzą zespoły na YouTubie, postanowiłem też zrobić coś swojego, postanowiłem nagrać swoją własną karierę. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, zobaczymy, czy będzie to cieszyło się zainteresowaniem wśród oglądających. Jeśli tak, poprowadzę ją dłużej. Myślę, że będziecie ze mną śledzić moje przygody Ruda i zespołu Luton Town. Dlaczego Luton Town? A dlaczego nie? Myślę, że prowadzenie kariery z jakimś słabszym zespołem jest to naprawdę wyzwanie, a ja bym chciał dojść przynajmniej do Championship, jak nie do Premier League. Tym zespołem chciałbym odbudować jego morale, ożywić ten zespół, gdyż miał on parę dobrych sezonów w Championship, jak i w League One. W Championship, z tego co tutaj widzicie, najwyższa pozycja w ostatnich latach to była pozycja 10 w sezonie 0506. Potem już od tamtego momentu lecieli na łeb, na szyję, aż do roku 2008, gdzie zostali ukarani najwyższą grzywną, najwyższą karą dyscyplinarną, nie grzywną, co ja gadam, nie grzywną, najwyższą karą dyscyplinarną w dziejach, w historii angielskiego futbolu. Było to bodajże minus 30 punktów i 50 tysięcy grzywny. No i nie pozazdroszczę im, także będę chciał wyciągnąć ten zespół z zapaści finansowej, piłkarskiej i ogólnie z tego dołu, który teraz mają. No i pomóc im. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. To może taki mały rekonesans przeprowadzimy. Zespół Luton to jest Blue Square Beat Premier, czyli odpowiednik piątej ligi. Licząc od Premiership, to jest piąta liga. Będziemy chcieli awansować. Nie wiem, czy uda mi się to sezon po sezonie, ale będę chciał. Zobaczymy. Dobra, to co, może przejdziemy najpierw do finansów zespołu. Stan konta. Zobaczcie, proszę bardzo. Bańka. Nieźle, czyli nieźle. Mamy bańkę na koncie, nasz pierwszy milion. Prognozowany stan konta to jest 800 tysięcy, także nieźle. Tu jestem optymistą. To mi się podoba. Trochę kasy jest. Możemy coś z nią zdziałać. Transfery. Jacyś tobie piłkarze zaczną nasz klub. Byłoby super. Oczywiście przeprowadziłem parę transferów, bo jakże nie. Transfery to jest to, co kocham robić. No nie są to jakieś spektakularne, no. Paru chłopaków, dokładnie trzech chłopaków. Jeden chłopak. Dwóch trochę starszych gości. Kościński. Pierwszy Ugur, Holender, lat 30, prawo skrzydłowy, potrzebowaliśmy go. Ale jest naprawdę ok. 4 gwiazdki w raporcie dwóch skautów, ale zobaczcie, dośrodkowania ma 14, podanie ma 14, rzuty karne 15, rzuty roczne wolne po 16, strzały z dystansu 15, technika też niezła, 14. Sprawność, szybkość, przyspieszenie, zwinność jak na 30-latka też niezła. Przyszedł do nas z drugiej ligi holenderskiej, także nieźle. Mam nadzieję, że komponuje się do mojego składu i będzie niezłym wzmocnieniem mojego zespołu. Drugi transfer, z którego jestem bardzo zadowolony, to jest Francuz Samba Kanute, środkowy obrońca. Też naprawdę, naprawdę perspektywistyczny gracz. Mam nadzieję, że będzie się fajnie rozwijał. Gra z pierwszej piłki 12, odbiór 13, krycie 14, przyspieszenie i szybkość też ma niezłą. Pracowity chłopak jest, także jestem z niego zadowolony. Od razu
interesują się nim inne drużyny. Oxford, proszę bardzo, fajnie. No i trzeci mój zawodnik, Foley, Ioan Foley, Togijczyk, 27 lat, 160 tysięcy już wart. Też przyszedł z wolnego transferu z Aberdeen, pierwsza liga szkocka. I atrybuty też ma niezłe, szczególnie fizyczne. Psychiczne też fajnie, pracowitość 14, technika 12, także też niezłe wzmocnienie jak dla zespołu, który będzie walczył awans do League 2, jeśli się nie mylę. Anglia. Tak, Empower League 2. Nieźle. Także w tym sezonie postaram się wywalczyć awans. Zobaczymy, jak mi pójdzie. To może jeszcze taki mały rekonesans w moim składzie. Pokażę wam paru moich zawodników. Pierwszy to 35-letni Mark Taylor. Oczywiście będę musiał na tą pozycję ściągnąć jakiegoś zawodnika, ma tylko dwie gwiazdki w raporcie, także nie za dobrze. Nic szczególnego. A no zobaczymy. Kolejny piłkarz, którym chciałbym się pochwalić, to mój napastnik. To jest Stuart Fleetwood. 26-letni. Też niezły. Mam nadzieję, że będzie dobrym snajperem. Dwie gwiazdki od moich scoutów, ale. Damy mu szansę pokazania się, zobaczymy, jak mu pójdzie. Okej. To może jeszcze informacje ogólne mojego zespołu. Także Luton Town powstał w 1885. Status zawodowy, przydomek The Hatters. Prezes kocha klub, parę legend, ok. Średnia cena biletów 18 euro. Średnia cena karnetów 374 euro. Cena na karnety 3500. Przybliżona wartość zespołu 2 miliony. Prognoza mediów, miejsce pierwsze, także trzeba wybaczyć, że na was nie ma lipy. nie ma lipy. Idziemy na awans, myślę. Ale to może jeszcze baza treningowa. Proszę bardzo, stadion bardzo kiepski. Stan stadionu niedobrze. Pojemność stadionu 10300 widzów. Wszystkie miejsca siedzące. Okej, będziemy, ale to w przyszłości będziemy prosili o lepszy stadion. O rozbudowę tego stadionu. No i co? Także to takie małe wprowadzenie. Zapraszam w następnym odcinku na pierwszy mecz. Będzie to mecz z Gatehead. To już będzie mecz ligowy. U siebie zagramy ten mecz. A tu jeszcze graliśmy 5 meczów towarzyskich przedsezonowych. Bristol City porażka, z Worcester remis z Bedfordem, tu zadowalające zwycięstwo nad rezerwami Evertonu oraz nad Northampton, także mecze w porządku, ale zobaczymy, jaka forma chłopaków jest na meczu ligowym, także zapraszam do oglądania, subskrypcji, lajkowania lub hejtowania, komentowania i oglądania moich przygód z zespołem Luton Town. Także trzymajcie się, hej, yo!